trzy najważniejsze czynniki, to trzy takie czarne łabędzie na rynkach finansowych, czyli efekty, o których nikt się nie spodziewał. Pierwszy na początku roku, czyli publikacja ratingu S&P, nikt się tego nie spodziewał, tym bardziej po, było to dosyć zaskakujące, tym bardziej po ostatniej publikacji, kiedy rynek oczekiwał kolejnej obniżki, a tutaj potraktowano nas dosyć łagodnie. Drugi to był Brexit, który również według sondaży miał nie nastąpić, a nastąpił i to był szok dla rynku i ponowne wahanie na rynku walutowym. A trzecie to wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewna zwycięstwa Hillary Clinton przegrywa z Donaldem Trumpem. No, rynki trzeci raz w tym roku są zaskoczone. Tutaj widzimy różne czynniki, zarówno czynniki wewnętrzne, czyli ten S&P rating polski, oraz czynniki zewnętrzne, które w ostatnich latach grają główną miarę, czyli Brexit i Trump. No na pewno S&P oczywiście osłabił złotego, Brexit natomiast umocnił złotówkę, w szczególności do funta. Każdy z tych publikacji cechowała się dużą zmiennością. W zależności jak ten rynek postrzegał, w pierwszych godzinach, dniach zmienność na złotówce była ogromna, nie tylko na złotówce, na całym rynku walutowym na świecie. Czy było to dobre dla złotego, czy nie? Różnie. W zależności od publikacji, w zależności od nastrojów rynkowych, to się bardzo szybko zmieniało w ciągu godzin, w ciągu dni i złotówka zmieniała się o kilkanaście groszy. Więc to były zaskakujące i bardzo wpływające na złotówkę, na wycenę złotego informacje.